Jeżeli na przykład przedstawiciele, jak widzicie, nie mogą się dogadać, od początku, od półtora roku, ja mam okazję uczestniczyć właśnie dzisiaj w 39. odcinku serii 8 serialu Walka o Tron. Panie przewodniczący Schetyna, zmniejszenie liczby posłów o połowę to do zrealizowania jest. Wyjdźcie, będzie połowa mniej. Likwidacja Senatu. Wystawialiście swoich kandydatów do Senatu? Wystawialiście. Zniesienie immunitetu. Wprowadzenie ordynacji większościowej. Niskie podatki. 21 razy podnosiliście. Zmniejszenie liczby urzędników. 10% w górę. Jak pan zaczął mówić o odbudowaniu służby cywilnej, to mi się nogi ugięły. Bo już w tej chwili te wszystkie powiaty, te wszystkie gabinety polityczne, te wszystkie synekury, te wszystkie jumackie po prostu, jumackie z perspektywy interesu obywatelskiego instytucje już są rozrośnięte jak nowotwór. To cud, że to państwo jeszcze żyje. Cud. To jest tak. Mam czas, może stać i milczeć, towarzyszu. A, Europa, tak zakochani w Europie jesteście. Jestem zakochany w Europie, ale w przeciwieństwie do was widzę różnicę między miłością i partnerstwem, a prostytucją. No, ostro, hardkorowo, ale niesłychanie trafne. Obecne wystąpienie Kukiza i zresztą wielu jego kolegów brzmi ożywczo. No, po prostu są to ludzie, którzy mówią tak, jak mówią obywatele.